Syntetyczny folklor to jest praca, w której napisany przeze mnie program komputerowy połączył ze sobą motywy pochodzące z etnicznych tradycji, z tkanin z różnych rejonów świata, między innymi z Indii, dywany kaukaskie, trochę też polskich motywów tam jest. No i ten algorytm stworzył taką hybrydę i dla mnie to jest taka praca trochę zastanawianie się, w jaki sposób skonstruować jakiś uniwersalny system wartości, bo to zawsze jest trudne. Szczególnie jak się wyjedzie z Europy, to ten uniwersalizm jest postrzegany jako coś, co Europa właśnie narzuca światu, jest związany z kolonializmem, z podbojem przez Europejczyków całego świata. Natomiast z drugiej strony jednak ten system wartości uniwersalny jest potrzebny, także może algorytmy właśnie mogłyby go stworzyć, a nie negocjujący ze sobą ludzie. Siedzę na tle pracy Janka Simona z 2015 roku, która się nazywa Bez tytułu. I jest to taka jego własna, prywatna retrospektywa. To jest kod, taki różnorodny kod, w którym Janek spróbował uporządkować swoje bardzo, bardzo różne i bardzo głębokie zainteresowania. Janek interesuje się translacją kulturową i polityką tożsamości. Interesuje się sztuczną inteligencją i jej wpływem na tworzenie systemu wartości. Interesuje się też diagramami, Excelami, abstrakcyjnymi przedstawieniami danych i ich podobieństwem do sztuki abstrakcyjnej. I ten kod zbiera te wszystkie zainteresowania, tak jak i ta retrospektywa proponuje podróż śladami Janka, dialog tych różnych obszarów, ale też zagłębienie się w te różne obszary.